projekt, który zaczęliśmy powiedzmy rok temu. Nasza misja, wizja jest edukacja rynku na medyczną konopię. My już bardzo dużo osiągnęliśmy, zrobiliśmy 3 duże online eventy. Dużo się nauczyliśmy w tym procesie. Robiliśmy już około 20 webinarów i dzisiaj mamy wielką przyjemność mieć rozmowę o fibromialgii z lekarzem Albert Jeznach. Z góry przepraszamy, pani Ania Pożółcka jest chora i nie może być dzisiaj z nami. Jak mówię, my mamy już 90 godzin plus kontentu różnych. Jak państwo chcą to wiedzieć o ogólne rzeczy, o medycznej konopi, czy o specyficzne jakieś tam objawy, to zapraszamy na info@cecf.eu. To dzisiaj, jak mówiłem, mam wielką przyjemność pierw przedstawić nasz wspólnik z ICCF, Mateusz Janowiak i Albert Jeznach, i będziemy rozmawiać dzisiaj o fibromialgii. Panowie, witamy. To Albert, oczywiście ty jesteś jeden z najlepszych kolegów z ICCF i jeden z naszych, powiedzmy, ja mogę powiedzieć, gwiazd, bo ty naprawdę jesteś jeden z najlepszych na edukacji na rynku w Polsce. Mamy wielką wdzięczność, że jesteś, i wielką wdzięczność dzisiaj rozmawiać o fibromialgii. To jak możemy po prostu przedstawić temat, o czym dzisiaj rozmawiamy? To jest bardzo taka specyficzna choroba i może czy możesz pierw przedstawić temat? Albert, nie słyszymy ciebie. Teraz chyba tak. Teraz tak. Mnie słuchasz? Tak, teraz. Dobrze, tak. Oj. Halo? Teraz tak, teraz tak. Dobrze. Przepraszam bardzo, jestem na nowym zestawie słuchawkowym. Temat fibromialgii jest bardzo ciekawy i mało popularny. W szczególności mało popularny w środowisku lekarskim. I to jest tak naprawdę największym problemem, ponieważ fibromialgia wcale nie jest chorobą rzadką. Te szacunki są bardzo rozbieżne, bo mówią czasami o 2% populacji, czasami nawet do 10% populacji, co moim zdaniem jest mocno zawyżone. Natomiast faktycznie jest dużo pacjentów, którzy mają problem z bólem, bólem przewlekłym, bólem, który nie wynika z żadnych zmian organicznych. I tak naprawdę ci pacjenci chodzą od jednego lekarza do drugiego. Chodzą od ortopedy do reumatologa, od reumatologa do neurologa. Czasami jeszcze jest tam na przykład jakiś lekarz chorób zakaźnych, bo ktoś myśli, że może neuroborelioza. I tak naprawdę ci pacjenci od każdego lekarza są odsyłani, tak? Bo te objawy do niczego nie pasują. A w szczególności nie ma żadnych zmian fizycznych, które pozwoliłyby stwierdzić, że tak, to jest na przykład choroba zwyrodnieniowa stawów, tym się zajmuje ortopeda. Albo to jest choroba reumatoidalna, nawet rzadka, ale tym się może zająć reumatolog. Co więcej, często fibromialgii towarzyszą pewne objawy takie psychopatologiczne, co mnie jako lekarza zajmującego się bólem nie dziwi, bo to jest bardzo częste, rzekłbym bardzo naturalne, że u pacjenta, który przewlekle czuje ból, rozwijają się objawy depresji, zaburzenia snu. Dochodzi do tego, o czym powtarzam cały czas, do takiego błędnego koła: ból, lęk, bezsenność. Tak? To są takie trzy objawy, które idą razem. I lekarz zajmujący się leczeniem bólu, musi zrobić wszystko, żeby to rozbić, żeby to przerwać. Stąd też często bywa tak, że pacjent z takim bólem przewlekłym trafia do lekarza psychiatry,
Słyszy, że pani jest hipochondryczką, pani to sobie wymyśla, podczas gdy ten ból jest zdecydowanie realny. I trafia do psychiatry. Natomiast psychiatra, znając się na swoim fachu, stwierdza, no nie, to panią naprawdę boli i często stawia poprawną diagnozę właśnie fibromialgii. Stąd... Jedno pytanie w takim razie, jeszcze skoro mówimy o diagnostyce, na ile oceniasz, ile procent pacjentów jakby nie ma diagnozy? To znaczy, czy są jakieś badania, czy mamy jakąś wiedzę na temat tego, ile ludzi w ogóle nie dowiaduje się o tym, że choruje? Tak, jak wspomniałem na samym początku, szacuje się, że to jest od 2 do 10% populacji, tak? Czyli to są bardzo rozbieżne dane, bardzo szacunkowe. Nie wiemy, tak? Zazwyczaj ta diagnoza jest stawiana późno. 2-3 lata od początku objawów, czasami o wiele później. Natomiast problem jest też tym, że nie ma takich bardzo wyraźnych kryteriów diagnostycznych. One się zmieniają w czasie. Wcześniej funkcjonowały kryteria stworzone przez reumatologów dotyczące punktów palpacyjnych, punktów, które po prostu bolą pacjenta przy nacisku. Natomiast obecnie wiemy, że te kryteria były zbyt wąskie. Teraz raczej mówimy o takich osiowych objawach oraz o bólu, który występuje w czterech różnych częściach ciała. Tak? Czyli to muszą być różne płaszczyzny. Górna część ciała, dolna część ciała, lewa, prawa. Natomiast jest też część pacjentów, którzy nie spełniają tych kryteriów do końca i wtedy mówimy raczej bardziej ogólnie o bólu funkcjonalnym, czyli na przykład takim bólu, który może rozwinąć się w pełnoobjawową fibromialgię, ale jeszcze tam fibromialgią nie jest. Natomiast jakie są inne objawy osiowe poza bólem? Przede wszystkim męczliwość. Pacjent z fibromialgią czuje przewlekłe zmęczenie. I nie wiemy tak naprawdę, czym to zmęczenie jest spowodowane, tak? Bo żadnej fizycznej pracy nie wykonał, tak? Jednocześnie nie jest to też taki brak energii, jaki występuje w ciężkiej depresji. Ten pacjent faktycznie jest zmęczony. Temu pacjentowi faktycznie ciężko jest odkręcić butelkę, tak? Czy czasami nawet podnieść ręce, a czasami wstać z łóżka. Także to zmęczenie jest jak najbardziej realne, tak samo jak najbardziej realny jest ból. Do tego często dochodzą zaburzenia snu. I tak jak wspomniałem, znowu lęk. Lęk przed bólem, lęk przed bezsennością. I to wszystko się nakręca. Wspomniałem o bólu funkcjonalnym. Otóż fibromialgię uważamy za jedną z form bólu funkcjonalnego. Dlatego też fibromialgii często towarzyszą inne rodzaje bólu funkcjonalnego, takie jak na przykład zespół jelita drażliwego, czy też inne zaburzenia ze strony układu wegetatywnego, naszego autonomicznego układu nerwowego, nad którym nie mamy świadomej władzy, jak na przykład problemy ze strony pęcherza moczowego, często nadwrażliwość, jakieś uczucie niemiarowej pracy serca, kołatania w klatce piersiowej, uczucie duszności. Oczywiście te wszystkie dodatkowe objawy bardzo utrudniają diagnostykę. Tym bardziej, że pacjent może mieć więcej niż jedną chorobę. Może mieć dusznicę bolesną oraz fibromialgię. Może mieć rwę kulszową i ból w przebiegu rwy kulszowej oraz bóle w przebiegu fibromialgii. Może mieć chorobę zwyrodnieniową stawów oraz fibromialgię. I często jest tak, że tak naprawdę pacjent ma zlecane bardzo dużo badań i na tych badaniach coś w końcu wychodzi, na jakiejś tomografii wychodzą zmiany zwyrodnieniowe i wtedy lekarz jest z siebie zadowolony, no dobrze, to mogę na coś organicznego zrzucić ten ból, tak? Na zmiany zwyrodnieniowe. Tylko no, problem jest z tym, że
przyczyna bólu jest inna i leczenie jest inne. Do tego też przejdziemy. Słucham. Czy jeżeli chodzi o pacjentów jako takich, czy są, jest jakiś wiek pacjentów, na przykład, nie wiem, jakaś określona płeć, w której fibromialgia występuje częściej, jakby jest, że tak powiem. Fibromialgia zdecydowanie częściej występuje u kobiet i statystycznie najczęściej pojawia się między 30 a 50 rokiem życia. Natomiast to jest tylko statystyka. Ja mam pacjentki, u których fibromialgia pojawia się około 50, 60 roku życia. Też mam pacjentki młode, u których ta fibromialgia, czy może nawet nie pełnoobjawowa fibromialgia, ale pewne cechy zwiastujące fibromialgię pojawiają się w wieku lat 15 czy 20 u młodych dorosłych. Często jest tak, że to są pewne objawy, jak na przykład wzmożona męczliwość, czy wzmożona tkliwość, taki ból w momencie leżenia czy długotrwałego siedzenia. I często te objawy czekają na jakiś czynnik spustowy, który spowoduje pełnoobjawową fibromialgię. Często takim czynnikiem spustowym jest silny stres. Natomiast silny stres, zarówno w ujęciu psychologicznym, czyli jakieś takie bardzo ciężkie przeżycie, jak i w ujęciu czysto biologicznym. Za stres w ujęciu biologicznym rozumiemy na przykład oparzenie dużej części ciała, ciężką infekcję, to bardzo częste. Na przykład mam pacjentów, u których fibromialgia rozwinęła się po sepsie, po socznicy, po ciężkiej infekcji wirusowej, najczęściej grypie, po boleriozie. I tutaj ważne jest to, żeby różnicować właśnie fibromialgię, która jest powikłaniem przebytej, ale już wyleczonej boleriozy z neuroboleriozą. Tak? Bo to są jednak dwie różne choroby, chociaż część objawów może być podobna. Także jak widać, te różnicowanie nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Zastanawiające jest to, czy po przebytym COVID też będą objawy objawy fibromialgii występować. Obecnie wiemy, że COVID może powodować zespół przewlekłego zmęczenia. Natomiast zespół przewlekłego zmęczenia jest też chorobą pokrewną fibromialgii. Tutaj ten zespół objawów często na siebie nachodzi, natomiast jednak dla fibromialgii najważniejszy jest ból plus dodatkowo zmęczenie. Aczkolwiek w przypadku zespołu przewlekłego zmęczenia też może występować ból. Czasami rozpoznajemy te dwie choroby naraz. Stąd na pewno jest to ciekawe pole do dalszych badań i na pewno trzeba będzie obserwować, tak, czy ten zespół przewlekłego zmęczenia po-covidowy nie będzie się dalej przeradzał w fibromialgię. Na razie jest zbyt wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek konkretne wnioski. Jak wcześniej wspominałem, chciałbym powoli przechodzić do farmakoterapii. Jeżeli chodzi o same objawy fibromialgii, to ich jest też bardzo dużo. Ja uważam, że najważniejsze jest to, aby wspomnieć o tych najistotniejszych. Chyba tej całej listy nie ma sensu wymieniać. Ale właściwie, natomiast... jeżeli tylko mogę się wtrącić, można powiedzieć, że fibromialgia, jeżeli chodzi o taką nieswoistość objawów i to, że może, że tak powiem, współwystępować, jakby jest bardzo trudną chorobą w diagnostyce, i ma jakieś podobieństwa z COVID-em tak naprawdę, gdzie też te objawy mogą być bardzo różne, właśnie takie jak przewlekłe zmęczenie czy bóle, tak, prawda? Nie, jest to taką tutaj, chorobą tutaj, bardzo trudną do wyśledzenia. To może tutaj lekka nadinterpretacja, tak? Okay. Natomiast wiemy, że jest związek między układem nerwowym a układem odpornościowym w fibromialgii. Czy w ogóle wiemy, że jest taki związek i wiemy, że on jest istotny w fibromialgii. W związku z czym jest bardzo silne podejrzenie, że fibromialgia jest wywołana zaburzeniem układu odpornościowego. My nie wiemy dokładnie, czym jest fibromialgia. Nie wiemy dokładnie, czym jest spowodowana fibromialgia.
Natomiast jest kilka teorii i pewna z nich mówi o stanie zapalnym gleju, czyli takiej tkanki, która pierwotnie była uważana za wypełniającą przestrzeń między neuronami i sklejającą neurony. Obecnie wiemy, że jej rola jest o wiele ważniejsza. Także prawdopodobnie fibromialgię możemy traktować jako pewną formę powikłania ciężkiej infekcji, ale nie zawsze tak jest. Może być tak, że fibromialgia rozwinęła się bez żadnej infekcji wcześniejszej. To nie jest choroba jednorodna, historie pacjentów są bardzo indywidualne, przebieg choroby też jest bardzo różny, od lekkiego, gdzie wystarczy jeden lek i wprowadzenie lekkiej modyfikacji stylu życia, do bardzo ciężkich i lekoopornych przypadków, stąd jest to niesamowicie heterogenna grupa pacjentów. Na pewno każdy przypadek pacjenta wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Może być tak, że w przyszłości wyróżnimy kilka różnych podtypów fibromialgii albo podzielimy fibromialgię na kilka różnych jednostek chorobowych. W historii medycyny takie sytuacje już wielokrotnie miały miejsce. Żeby mówić o jakiejś konkretnej chorobie, musi być ustalona etiopatogeneza. W przypadku fibromialgii cały czas jest to przedmiot badań. Także na pewno ten stan wiedzy, który mamy dzisiaj, będzie ulegał zmianie. Natomiast chciałbym przejść do kwestii terapii, bo to jest najważniejsze i to budzi bardzo często zdziwienie pacjentów. Otóż jakie leki nie działają w fibromialgii? Jakich leków nie powinno się stosować w fibromialgii? Otóż okazuje się, że w fibromialgii nie działają leki stosowane tradycyjnie w reumatologii. One albo są nieskuteczne, albo wykazują jakąś minimalną skuteczność. Okazuje się, że niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak ibuprofen czy naproxen, nie działają, czy ketoprofen. Są po prostu nieskuteczne. Paracetamol nie działa. Metamizol nie działa. Leki dostępne bez recepty nie działają. Leki dostępne na receptę, które są lekami opioidowymi, narkotycznymi, też nie są skuteczne w migrenie. Czasami tramadol może wykazywać skuteczność, aczkolwiek umiarkowaną, i nie zaleca się stosowania tego leku u pacjentów z fibromialgią. Co się okazuje? Że skuteczne są leki, które są stosowane w poradniach leczenia bólu, w bólu neuropatycznym, czyli w zupełnie innym rodzaju bólu, nie w bólu somatycznym, tylko w bólu, który wynika z dysfunkcji neuronów. Ta dysfunkcja może być na poziomie nerwów obwodowych albo na poziomie struktur znajdujących się w mózgu. I też u pacjentów z fibromialgią w czasie badań takiego rezonansu magnetycznego mózgu, funkcjonalnego rezonansu, widzimy, że obszary mózgu odpowiedzialne za odczuwanie bólu są pobudzone. Stąd jest to dosyć logiczne, że jeżeli obszary w mózgu odpowiedzialne za czucie bólu są pobudzone, jednocześnie nie ma żadnych zmian organicznych, na przykład w stawach czy w mięśniach, to leki przeciwzapalne nie będą skuteczne. Trzeba dać lek neurologiczny, lek psychiatryczny. Ale nie dlatego, że rozpoznajemy u pacjenta padaczkę czy chorobę psychiatryczną, tylko dlatego, że po prostu te leki są skuteczne. Tak samo stosujemy leki z grupy SNRI-ów czy gabapentynoidów jako koanalgetyki u pacjentów onkologicznych, jako leki pierwszego wyboru w bólu neuropatycznym. Często budzi to zdziwienie pacjenta. Pacjent mówi, no dobrze, ale przez chwilę doktor mówi, że to nie jest choroba psychiczna. A teraz daje im doktor lek na depresję? Tak, daje lek na depresję, bo on działa w takim rodzaju bólu, bo on ma działanie przeciwbólowe, bo on pani pomoże. Robimy po prostu to, co jest skuteczne i jednocześnie to, co jest
bezpieczne dla pacjenta. Poza tym, że lek ma wykazywać skuteczność, musi być jednocześnie dla pacjenta bezpieczny oraz dobrze tolerowany. Bo nie wystarczy to, że pacjenta przestanie boleć. Pacjent ma wrócić do normalnego funkcjonowania. To jest cel pracy lekarza. Nie likwidacja bólu. Bo zlikwidować ból nie jest trudno, tak? Trzeba dać taki lek, żeby działania uboczne tego leku były możliwe do zaakceptowania przez pacjenta. I faktycznie mam leki starszej generacji, karbamazepinę, tak? Amitryptylinę, które też są skuteczne, czasami nawet skuteczniejsze od tych nowoczesnych. Tylko co z tego, jeżeli pacjent nie jest w stanie normalnie funkcjonować po tych lekach? Jeżeli nie czuje się sprawny intelektualnie, jeżeli nie jest w stanie wrócić do pracy czy podjąć pracy. Leczenie przede wszystkim ma pozwolić pacjentowi normalnie funkcjonować. To jest najważniejsze. Stąd cały czas poszukiwania nowych leków, nowych rozwiązań. Obecnie w tej klasycznej farmakoterapii fibromialgii najważniejszą rolę mają dwie grupy leków. SNRI-e, tutaj mamy w Polsce dostępne dwa leki, duloksetynę i venlafaxynę oraz gabapentynoidy. Starszą gabapentynę i nowszą preferowaną pregabalinę. I od tych leków najrozsądniej jest rozpocząć leczenie. Natomiast część pacjentów nie toleruje tych leków. U innych pacjentów te leki po prostu nie działają. Bywa też tak, że pregabalina działa, duloksetyna działa, są dobrze tolerowane, ale od czasu do czasu dochodzi do nasilenia objawów. Problem z duloksetyną i pregabaliną jest taki, że leki te wprowadzamy w powolnym miareczkowaniu i musimy czekać na efekt ich działania. One działają dopiero po kilku, a tak naprawdę kilkunastu dniach. I to dopiero po osiągnięciu wymaganej dawki docelowej. Tak? Czyli cały proces od wdrażania leku, powolnego miareczkowania do dawki docelowej i jeszcze oczekiwania na skuteczność tej dawki docelowej z kilka tygodni, czasami dłużej. I tutaj chciałbym przejść do marihuany. Otóż jedną z podstaw leczenia marihuaną jest start low and go slow, czyli zaczynamy od małej dawki i powoli zwiększamy. I oczywiście, tak jest. Natomiast marihuana ma też jedną cechę, która wyróżnia ją na tle innych leków stosowanych w bólu neuropatycznym czy fibromialgii. Działa od razu. Działanie marihuany zmienia się w czasie. Zmniejsza się ilość działań ubocznych, natomiast efekt jest do zaobserwowania od razu po przyjęciu leków. Lek przyjmują w formie waporyzacji, tylko wdychamy, inhalujemy się odparowanymi kanabinoidami, terpenami i pierwszy efekt jest już po 5 minutach. Pik mniej więcej po 15. I to jest niesamowite, jak pacjent nawet na wizycie kontrolnej, gdzie przychodzi już z marihuaną na naukę waporyzacji, mówi, tak, no, widzę efekt, przestało boleć, tak? Nie trzeba czekać na ten efekt dwóch, trzech tygodni, on jest od razu. Stąd jest kilka możliwości stosowania marihuany. Oczywiście mam pacjentów, u których dotychczasowa terapia okazała się całkowicie nieskuteczna i wtedy tą marihuanę stosujemy w monoterapii jako lek podstawowy, gdzie właśnie powoli ją włączamy, powoli miareczkujemy. Natomiast no, jest to na pewno bardzo wymagające od pacjenta, wymagające też bardzo dużych nakładów finansowych, takie leczenie. Po prostu ta marihuana w Polsce jest
droga, jeżeli ma być stosowana jako lek podstawowy, czasami musi, bo po prostu nic innego nie działa, to jest to leczenie bardzo kosztochłonne. Natomiast mam też część pacjentów, u których te leki klasyczne, klasyczna farmakoterapia działa. Natomiast mają przejściowe zaostrzenia fibromialgii. I wtedy pojawia się problem. Co zrobić, jak jest zaostrzenie? Tak? Zaostrzenie trwa 2-3 tygodnie. No, zwiększyć dawki pregabaliny można, tylko one zaczną działać po tygodniu. A dolegliwości są już teraz dokuczliwe. U tej grupy pacjentów można traktować marihuanę trochę jako taki lek ratunkowy. Tak? Mamy zaostrzenie objawów, wtedy wprowadzamy ją właśnie na tydzień, 2-3 i później odstawiamy. Jest to racjonalne, ponieważ łączymy leki klasyczne, jak właśnie pregabalina, które są skuteczne, ale też tanie i łatwo dostępne, z marihuaną, która jest lekiem ratunkowym i może pozwolić pacjentowi przejść przez te trudniejsze okresy, które normalnie wykluczałyby go z pracy zawodowej czy pełnienia jakichś innych roli społecznych, matki, ojca, czy chociażby uniemożliwiałyby mu spędzenie czasu na swoim ulubionym hobby, tak? A jednocześnie ograniczamy koszty leczenia. Można sobie pozwolić na zakup leku, który kosztuje te kilkaset złotych miesięcznie od czasu do czasu, jak jest ten gorszy okres. Natomiast no, z mojego doświadczenia, bo zajmuję się marihuaną, odkąd ona pojawiła się w Polsce na rynku, no, jednak te leczenie jest na tyle drogie, że dla wielu pacjentów stanowi to bardzo duży problem. Ja mam nadzieję, że ceny marihuany będą dalej spadać, że będą wchodzili kolejni producenci, kolejne firmy na polski rynek, że te przepisy będą coraz bardziej liberalizowane i ta marihuana będzie coraz łatwiej dostępna, zarówno w aptekach, jak i od strony tej farmakoekonomicznej po prostu będzie coraz tańsza. Oraz przede wszystkim, tutaj też sam się angażuję w edukację innych lekarzy, że dostęp po prostu od strony lekarzy będzie coraz łatwiejszy, tak? Że lekarze w końcu przestaną się bać stosować marihuany. Cóż, taka jest prawda, lekarze po prostu marihuany się boją, to jest coś nowego, coś nietypowego. Lek w formie ziołowej, w formie suszu, przyjmowany w sposób nietypowy, który wielu się kojarzy z paleniem, chociaż paleniem nie jest. I tak jak wszyscy inni ludzie, tak samo lekarze też boimy się nowości. Tak? Też jesteśmy ludźmi, też boimy się nowości. Natomiast mam nadzieję, że zarówno wiedza o fibromialgii, jak i wiedza o stosowaniu marihuany będzie coraz bardziej powszechna. Tutaj właśnie chciałbym nawiązać troszeczkę bardziej naukowo też do ostatniej międzynarodowej konferencji kontrowersji w fibromialgii. To była druga edycja tej konferencji, konferencji dla lekarzy, która, no, nie skłamie, była zdominowana właśnie przez temat marihuany medycznej. I były tam też przedstawione bardzo ciekawe wyniki badań. Jeżeli chodzi o badania takie dobre jakościowo, gdzie badania są randomizowane, mamy ślepą próbę, takie badania też były przedstawione, natomiast na dosyć małej grupie pacjentów. To było 20 pacjentek, niewiele, ale już są. I co z nich wiemy? Wiemy z nich, że marihuana może zredukować dolegliwości bólowe o około 30% fibromialgii. I dla fibromialgii te 30% to jest sporo. Redukcja bólu o 30% jest, to już jest zauważalna poprawa w komforcie życia. Natomiast co ciekawe, skuteczne były odmiany o wysokiej zawartości THC oraz o wysokiej zawartości THC i CBD. Natomiast odmiany zawierające samo CBD no, nie wykazywały skuteczności w redukcji dolegliwości bólowych. I to też jak najbardziej jest zgodne z tym, co jest zgodne z moim doświadczeniem z praktyki klinicznej oraz
z innymi informacjami dostępnymi w literaturze. CBD, odpowiem tutaj od razu na pytanie dotyczące konopi włóknistych. CBD, które w dużym stężeniu występuje właśnie w konopiach włóknistych w przeciwieństwie do THC, które w konopiach włóknistych jest w bardzo niewielkim stężeniu, ma wiele zalet. Natomiast ma bardzo niewielkie działanie przeciwbólowe. W pewnym mechanizmie zwiększa co prawda stężenie naszego endogennego endokannabinoidu, anandamidu. I w tym mechanizmie może działać przeciwbólowo. I CBD może w pewnym stopniu też pomóc osobom z fibromialgią, które mają na przykład spięte mięśnie, może je uspokoić, może je zrelaksować. Natomiast nie będzie miało istotnego działania na dolegliwości bólowe. Na dolegliwości bólowe trzeba stosować albo odmiany o wysokim zawartości THC, albo, jeżeli występują objawy uboczne związane z THC, odmianę, która ma i THC, i CBD. To właśnie wysokie stężenie THC jest odpowiedzialne za działanie przeciwbólowe marihuany medycznej czy marihuany farmaceutycznej. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że pacjenci z bólem przewlekłym zupełnie inaczej reagują na marihuanę zawierającą THC. Czy czasami jest podział na marihuanę, czyli konopie z THC. Natomiast ja używam pojęcia marihuana z THC, marihuana z CBD, bo mam też w marihuanę medyczną o wysokiej zawartości CBD. Akurat aktualnie nie w Polsce, ale jest dostępna na rynku izraelskim czy kanadyjskim. Stąd tutaj bardziej obeznanych słuchaczy chciałbym tutaj się wytłumaczyć z tego sformułowania. Otóż okazuje się, że to THC działa przeciwbólowo i ono nie powoduje tego działania ubocznego typowego dla użytkowników rekreacyjnych, nie powoduje haju. Okazuje się, że pacjenci z bólem przewlekłym, z fibromialgią mają bardzo niewiele działań ubocznych marihuany. Może czasami występować senność, oczywiście kaszel przy waporyzacji, jak będzie zbyt wysoka temperatura, jak najbardziej się zdarza. Czasami zawroty głowy, czasami lekkie kołatanie serca, spadek ciśnienia. Oczywiście, to występuje. Natomiast biorąc pod uwagę to, jakie dawki przyjmują pacjenci z fibromialgią, no to te działania uboczne są nieadekwatne do tych dawek. Są o wiele mniejsze, niż by wynikało z przyjętej dawki THC. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że mamy różne odmiany marihuany. Mamy odmiany marihuany o wysokiej zawartości THC, o wysokiej zawartości CBD, o umiarkowanej zawartości i THC, i CBD, ale też mamy różne odmiany pod względem profilu terpenowego, pod względem, zazwyczaj są to odmiany hybrydowe w medycynie, ale zazwyczaj jest przewaga fenotypu sativa lub indica. Tak naprawdę to wszystko są hybrydy. Ale jeżeli ktoś ma 90% fenotypu indika, to mówimy, że to jest indika. Także ważne jest też to, żeby odpowiednio dobrać tę marihuanę. Trochę inne szczepy wykorzystujemy rano. To powinny być te, które są bardziej pobudzające, bardziej aktywizujące. Po południu dobrze jest pomyśleć o szczepie takim relaksującym indika, tak, który pozwala się troszeczkę wyciszyć, spędzić miło czas po południu, kiedy już nie musimy pracować intelektualnie z tak dużym natężeniem jak w pracy. Są też odmiany o działaniu bardziej nasennym, już typowo do przyjmowania przed snem. Natomiast to są niuanse, tak? To wszystko są niuanse, o których, które warto brać pod uwagę, ale już w drugim etapie leczenia. Tak? Jeżeli widzimy, że ta marihuana faktycznie pomaga, to wtedy fajnie jest dobrać różne odmiany do różnych pór dnia. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące samego leczenia marihuaną, z chęcią na nie odpowiem, proszę je zadawać w międzyczasie. Będę starał się to robić na bieżąco. Wracając do ostatniej konferencji,
kontrowersję w fibromialgii 2020, która odbyła się w formie wirtualnej, jak większość konferencji ostatnim czasem. Bardzo ciekawe były badania retrospektywne przeprowadzone na respondentach w Izraelu. Tam ponad 800 osób udzieliło na pytanie, na odpowiedź 800 osób ze zdiagnozowaną fibromialgią, czy stosowali państwo konopie. Nagle okazało się, że ponad 80% stosowało konopie i wśród tych 80% 94% miało ulgę w dolegliwościach bólowych. To jest bardzo dużo. Zadziwiająco dużo. Na pewno jest to bardzo interesujący wynik i na pewno jest to mocny argument za tym, żeby poświęcić więcej uwagi na dalsze badania dotyczące właśnie korelacji między układem endokannabinoidów a fibromialgią. Tak, myślę, że jeszcze prowadzący chcieliby się wspomnieć. Mam jakieś pytania od publiczności? Mamy jeszcze tutaj pytanie od Marcina Maciaszka, za które bardzo dziękujemy. Jakie odmiany dostępne są w aptekach w Wielkiej Brytanii? Jeżeli oczywiście pan doktor umie odpowiedzieć na to pytanie. Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, może ktoś potrafiłby na to pytanie. Okej. Jeżeli chodzi o dostępność odmian, to moja wiedza jest bardziej aktualna w stosunku do rynku niemieckiego. Natomiast z tego co wiem, to na dzień dzisiejszy nie ma dostępnych w Wielkiej Brytanii odmian konopi o wysokiej zawartości THC w obrocie farmaceutycznym. Z tego co wiem, to w Wielkiej Brytanii dostępne są jedynie produkty zawierające CBD. Okej, super, to bardzo dziękujemy i mamy jeszcze jedno pytanie od razu na gorąco od pana Roberta Hrdzika. Jakie zalecenia wydaje pan doktor pacjentom medycznych konopi w sprawie możliwości prowadzenia pojazdów? Czyli myślę, że też trochę możemy się odwołać tutaj do normalnego funkcjonowania, które jest podstawowym, tak, że tak powiem, zadaniem. Czy wcale nie powinni prowadzić, kiedy mogą prowadzić? Moje zalecenie jako lekarza może być tylko jedno. Nie można prowadzić samochodu w czasie leczenia oraz 2-3 dni po zaprzestaniu leczenia, to w zależności od tłuszczu pacjenta, ze względu na to, że kanabinoidy rozpuszczają się w tłuszczach. I to zalecenie wynika z przepisów polskiego prawa. Tak? To nie wynika stricte ze wskazań medycznych, bo od strony medycznej można byłoby rozpisać leczenie tak, żeby pacjent przyjmował lek w pracy, kolejną dawkę po powrocie z pracy. Tutaj to działanie konopi utrzymuje się 3-4 godziny. Jeżeli występuje silna euforia, to do 8, tak? Ale to rzadko się zdarza. Także można byłoby to rozplanować tak, żeby pacjent był w stanie prowadzić samochód w trakcie leczenia, ale na dzień dzisiejszy w Polsce nie jest to możliwe, ze względu na to, że polskie prawo nie rozróżnia użytkownika rekreacyjnego od użytkownika medycznego kanabinoidów. Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Co więcej, polskie prawo nie wyróżnia minimalnej dopuszczalnej zawartości kanabinoidów we krwi. Dalej, kanabinoidy utrzymują się w krwi o wiele dłużej niż działają psychoaktywnie. W związku z tym może dojść do sytuacji, w której pacjent, który użył leku na przykład do przerwania napadu migreny dzień wcześniej, będzie brał udział w kolizji drogowej, w jego krwi zostaną wykryte kanabinoidy i na przykład ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zapewne pacjent mógłby się odwołać do sądu wyższej instancji. Mam nadzieję, że wygrałby taki proces,
ale to już zależy od decyzji sądu, od decyzji biegłych. Także na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć jasno, jeżeli pacjent jest leczony marihuaną medyczną, nie może prowadzić pojazdów mechanicznych, co wynika z tego, jak nasz ustawodawca traktuje marihuanę. Prawda. Czy jakby zostawiając na chwilę jakby wątek przepisów jakby i zaleceń zgodnych z przepisami, rozumiem, że jeżeli powiedzieliśmy już jasno, że jakby w przypadku również fibromialgii, ale innych schorzeń celem jest i często jakby pacjent w ogóle mógł normalnie funkcjonować, również prowadzić samochód, to czy istnieją takie przypadki, znaczy, że gdyby to prawo było inne, to mogłoby tak również być w przypadku prowadzenia pojazdu, że poprzez stosowanie medycznej marihuany ktoś mógłby taką czynność, czy prowadzenie jakby jakichś innych pojazdów, aspekty funkcjonowania mogą stać się możliwe właśnie dzięki dostosowaniu takiej terapii? Tak, jeżeli to nie jest, odnosząc się jeszcze do pytania, problem jest w tym, że Niemcy mają inne organizmy, natomiast Niemcy mają innego ustawodawcę. I taki mamy, taki jest... komentarz pojawił się wśród naszych użytkowników, także dziękujemy za niego. Także Niemcy mają innego ustawodawcę, problem jest w ustawodawcy. Także mówię, ja zawsze mówię pacjentom, no nie można prowadzić. Dlaczego? Bo może dojść do takiej sytuacji, gdzie zostanie pan na przykład obarczony realnymi kosztami związanymi właśnie z kolizją drogową, a wiem, że firmy ubezpieczeniowe zrobią wszystko, żeby nie wypłacić odszkodowania, tak? Stąd zawsze przestrzegam moich pacjentów, żeby po prostu no, nie doszło do sytuacji, w której pacjent no, nie będzie do końca świadomy, tak? I na przykład będzie musiał spłacać jakiś olbrzymi dług wynikający ze szkody komunikacyjnej. Ja uważam, że tutaj no, jak najbardziej trzeba o tym pacjenta poinformować, tak? Natomiast nie wynika to z kwestii medycznych. Teoretycznie można rozplanować leczenie tak, żeby pacjent mógł się przemieszczać do pracy z samochodem, natomiast on niewątpliwie wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami i niewątpliwie bezpośrednio po zażyciu leku, kiedy może być to działanie psychoaktywne, no, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych, tak? Natomiast problemem jest to, że kanabinoidy są jeszcze w naszym organizmie, chociaż już nie mają działania psychoaktywnego, tak? W tym momencie pacjent mógłby już prowadzić samochód, bo tego działania psychoaktywnego nie ma. Natomiast... Czyli jednym słowem mógłby, no, ale nie może. Nasz ustawodawca tego nie rozróżnia, to jest problemem. Czy konkretne odmiany mogą służyć leczeniu konkretnych schorzeń? Tak, jak najbardziej. I tak na przykład u pacjentów onkologicznych preferowane są odmiany o zawartości THC i CBD, w stosunku THC do CBD bliskim jednego, czyli taka sama ilość THC i taka sama ilość CBD. U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu, gdzie zależy nam na działaniu przeciwzapalnym i to działanie przeciwbólowe wynika w dużej mierze z działania przeciwzapalnego, preferowane są odmiany o wysokiej zawartości CBD. Tutaj wcale nam nie zależy na THC. Ewentualnie czasami możemy dorzucać dodatkowo te THC, jeżeli te dolegliwości bólowe się nasilą. Natomiast domyślam się, że tutaj intencja pytania jest trochę inna. Pewnie nie chodziło dokładnie o chemotyp, co konkretne odmiany, tak, czy na przykład odmianę Blue Dream, czy odmianę Haze Kush. Tutaj tak naprawdę jest jeszcze pole do badań. Tych odmian marihuany mamy co najmniej kilkaset w użyciu, natomiast no, niektóre banki nasion wyróżniają znacznie więcej, bo bardzo dużo jest odmian nowych, hybrydowych. Także bardzo trudno jest zaprojektować badanie tak, aby wykazać skuteczność tej konkretnej odmiany, aczkolwiek są już takie badania i tak samo były takie badania prowadzone w fibromialgii, tak, gdzie kilka różnych odmian porównywano ze sobą
Natomiast ze względu na to, że te odmiany nie są obecnie w Polsce dostępne, to ja bardziej odnoszę się do ich chemotypu, czyli zawartości THC i CBD, bo na to są standaryzowane. No, nie chcę też tutaj wymieniać konkretnych odmian, które mogłyby być skojarzone z konkretnym producentem. Jak wygląda jeszcze od razu na gorąco pytanie. Tak, o CBD i prowadzenie samochodu. Jak już jesteśmy w temacie, cały czas oscylujemy wokół pojazdów mechanicznych, to jeszcze odpowiedzmy. Dobrze, troszeczkę zaczęliśmy do temat komunikacji. Ja nie jestem prawnikiem, jestem lekarzem, więc tutaj moje kompetencje są ograniczone. Jak wygląda w przypadku CBD? CBD nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie jest narkotykiem, natomiast no, po CBD też mogą być działania uboczne, takie jak wzmożona senność, czasami mogą być bóle głowy, czasami może być trochę wzmożona męczliwość, osłabione koncentracje, więc no, jeżeli występują u nas te działania uboczne czy niepożądane CBD, że jesteśmy senni, no to wtedy nie należy prowadzić samochodu, ale to po prostu wynika ze zdrowego rozsądku. Jak jesteśmy niewyspani, też nie należy wsiadać za kółko. Natomiast samo CBD nie jest narkotykiem i tutaj w żaden sposób nie dyskwalifikuje z prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czyli można też powiedzieć, że w przypadku CBD należy zastosować rozsądek, tak jak to określił ustawodawca niemiecki. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, to powinno się zaczynać leczenie od odmiany, która ma i THC, i CBD w stężeniu 1:1. Natomiast oczywiście z czasem to może być modyfikowane. Ja obecnie nie mam w ogóle na rynku farmaceutycznym takiej odmiany, więc no, włączając marihuanę z THC, włączam CBD z innego źródła, na przykład w formie tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. To jest dosyć wygodne dla pacjenta. Natomiast możemy stosować na przykład u pacjentów onkologicznych też inne odmiany o wysokiej zawartości THC, na przykład jako jakieś dawki dodatkowe przy bólu przebijającym w chorobie nowotworowej. Natomiast najlepiej jest zaczynać od takiej, która ma i THC, i CBD. Czy waporyzacja to jedyna metoda przyjmowania marihuany medycznej? Obecnie w Polsce tak, ze względu na to, że mamy susz, obecnie mamy jedynie susz jako formę dostępną w recepturze farmaceutycznej, natomiast ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, że wejdą do receptury ekstrakty, będzie można przepisywać w formie doustnej, będzie można przepisywać w formie czopków, będzie można przepisywać marihuanę w formie maści transdermalnych, także mam nadzieję, że to będzie się zmieniać. Wszystko przed nami. Natomiast chciałbym przejść jeszcze do wrócić do fibromialgii, bo trochę. Dokładnie, trochę wyszliśmy z tego. Chciałbym wspomnieć o czymś, o formie leczenia, która jest też szalenie ciekawa, a moim zdaniem za mało popularna. Mianowicie o naltreksonie. I w ogóle lekach, które działają przeciwnie do leków opioidowych. Na początku wspominałem, że w fibromialgii nie stosujemy leków opioidowych. Prawda jest taka, że w ogóle w przypadku bólu przewlekłego, w szczególności bólu neuropatycznego, unikamy leków opioidowych. Fibromialgia nie jest tutaj wyjątkiem. Wielkim problemem Stanów Zjednoczonych jest kryzys opioidowy. Obecnie w Stanach Zjednoczonych z powodu przedawkowania opioidów umiera więcej osób niż w wypadkach samochodowych rocznie. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest olbrzymia ilość osób, które umierają. I prawda jest taka, że te osoby umierają dlatego, że to lekarze wypisali im opioidy. Odchodzimy od opioidów. Oczywiście są pewne grupy pacjentów, u których są to wspaniałe leki, które pozwalają żyć bez bólu. Nie wyobrażam sobie onkologii, leczenia pacjentów onkologicznych bez leków opioidowych. Nie wyobrażam sobie anestezjologii, operacji bez fentanylu, bez leków opioidowych. Natomiast
Należy za wszelką cenę unikać leków opioidowych u pacjentów z bólem przewlekłych, u pacjentów młodych, u pacjentów w średnim wieku. Trzeba zawsze pamiętać, że leki opioidy prowadzą do uzależnienia. Stąd marihuana często jest przedstawiana jako alternatywa i jest alternatywą. Natomiast mamy też inne leki, które są alternatywą dla leków opioidowych. Przede wszystkim są to gabapentynoidy, właśnie moja ulubiona pregabalina. Są to SNRI, duloksetyna, venlafaksyna. Natomiast jest też lek, który nazywa się naltrexon. Jest dosyć mało znanym lekiem. I to jest lek, który działa przeciwnie do leków opioidowych. On hamuje receptor opioidowy. No, można sobie zadać pytanie, to czemu on miałby działać przeciwbólowo? Otóż okazuje się, że jeżeli podajemy ten naltrexon w bardzo małej dawce, o wiele mniejszej niż jest dostępny w tabletkach, to on blokuje te receptory, ale jednocześnie powoduje zwiększone wytwarzanie naszych endogennych beta-endorfin, naszych własnych opioidów, tak? I tutaj mam bardzo ciekawą analogię z CBD, bo tak samo działa CBD. CBD hamuje receptor CB, jest jego odwrotnym agonistą, ale jednocześnie zwiększa wydzielanie anandamidu, czyli naszego własnego endokannabinoidu. I w tym mechanizmie CBD działa przeciwbólowo. Tak samo działa naltrexon. Zwiększa wydzielanie przez nasz własny organizm beta-endorfin i w tym mechanizmie działa przeciwbólowo. Jeszcze tutaj inną kwestią jest to, że naltrexon ma też pewne działanie przeciwzapalne, tak samo jak CBD. Stąd jest bardzo dużo analogii między mikrodawkowaniem naltrexonu a CBD i uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawa alternatywa dla pacjentów z bólem przewlekłym, zwłaszcza bólem przewlekłym o podłożu zapalnym. Natomiast naltrexon, o ile CBD nie jest specjalnie skuteczne w fibromialgii, tak naltrexon jest skuteczny w fibromialgii i często jest to taki lek ostatniego rzutu, tak, że już naprawdę pacjent wypróbował wszystkiego i wtedy wypisujemy naltrexon, a może powinno być inaczej, bo nagle okazuje się, że ten naltrexon ma o wiele mniej działań niepożądanych niż leki stosowane o wiele wcześniej, tak jak na przykład amitryptylina, czy karbamazepina, czy gabapentyna chociażby. Naltrexon jest zazwyczaj dobrze tolerowany, dlatego że stosujemy go w bardzo małych dawkach. W leczeniu uzależnienia od alkoholu czy opioidów stosujemy naltrexon w dawkach rzędu 50-100 mg na dobę. Tutaj w leczeniu bólu stosujemy mikrodawki rzędu 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, czasami trochę wyższe. Stąd wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja terapeutyczna właśnie dla pacjentów z taką fibromialgią oporną na klasyczne leczenie. I tutaj muszę przyznać, że naltrexon ma jedną przewagę niepodważalną nad marihuaną. Jest tani. Jest to leczenie względnie tanie. Wymaga co prawda zaangażowania od strony lekarza, ponieważ trzeba wypisać specjalną receptę na lek robiony. Dalej zaangażowanie ze strony farmaceuty, ponieważ farmaceuta musi podzielić lek gotowy na mniejsze dawki. Następnie zaangażowanie ze strony pacjenta, bo jest to też leczenie poza oficjalnymi wskazaniami, więc wymagające zgody pacjenta i akceptacji tego, że działania niepożądane leku będą inne niż wynikające z charakterystyki produktu leczniczego. Tak, tutaj zawsze pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na takie leczenie. Natomiast wydaje się, że jest to leczenie bezpieczne i wykazujące dużą skuteczność właśnie w takiej fibromialgii lekoopornej.
Czy jest potwierdzona skuteczność stosowania medycznej marihuany przy leczeniu zwyrodnienia kręgosłupa i dyskopatii? Marihuanę medyczną możemy rozważyć przy każdym bólu przewlekłym. Natomiast jeżeli chodzi o chorobę zwyrodnieniową, stawów, dyskopatię, no to sytuacja musi być zawsze rozważona indywidualnie. Jeżeli tej dyskopatii, chorobie zwyrodnieniową towarzyszy ból o charakterze neuropatycznym, jest przewlekły ucisk na korzenie nerwowe, wtedy możemy zastanawiać się nad marihuaną o wysokiej zawartości THC. Jeżeli jest to choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa bez ucisku na nerwy, to bardziej zależy nam na działaniu przeciwzapalnym i tutaj bardzo rozsądną opcją terapeutyczną byłoby CBD, no pozbawione już tej komponenty psychoaktywnej, co też ułatwia normalne funkcjonowanie. Nie ma tego problemu z prowadzeniem pojazdów mechanicznych. Także myślę, że tutaj ta choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest bardzo ciekawym przykładem, a tematem na osobny webinar. Na pewno dużym problemem jest stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów. One są skuteczne, tylko problem jest w tym, że stosowane przewlekle prowadzą do powikłań i to ze strony kardiologicznej, to ze strony przewodu pokarmowego. Także tutaj widziałbym właśnie alternatywę w CBD. Oczywiście. Mamy jeszcze jakieś pytania? Pytań na obecną chwilę nie mamy. Jakby tematem naszego dzisiejszego webinaru jest fibromialgia, więc takich kilka ciekawych punktów, jeżeli chodzi o podsumowanie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o fibromialgię, podobnie jest z medyczną marihuaną, mamy jeszcze wiele do nauczenia się, zarówno w kwestii jakby tej choroby, jak i stosowania medycznej marihuany. Po drugie, mówiłeś, Albercie, o tym, że skuteczność marihuany medycznej w przypadku fibromialgii to przede wszystkim THC i tutaj jest ten efekt przeciwbólowy. Zdecydowanie. Kolejna rzecz to jest oczywiście CBD, którego ważną rolą fibromialgii jest, to są właściwości uspokajające czy redukcja napięć mięśniowych, co myślę, że też może być ciekawe i istotne dla pacjentów. I też ciekawa rzecz, czyli pacjenci z bólem przewlekłym, chyba nie tylko jeśli chodzi o fibromialgię, raczej nie mają problemu z tak zwanym hajem, czyli niewiele efektów ubocznych, takich, z którymi mamy do czynienia w przypadku rekreacyjnego wykorzystania THC. Tutaj raczej można powiedzieć, jest ten efekt silnie przeciwbólowy, mało efektów ubocznych. Tak, ja muszę przyznać, że to jest dla mnie zadziwiające, że odkąd zacząłem pracować z marihuaną, to zauważyłem, że po prostu ci pacjenci, którzy mają przewlekły ból, zupełnie inaczej odbierają marihuanę niż tak, jak to widzimy w filmach, serialach, czy tam w książkach. Tekst kultury. Czy czasami widzimy w Amsterdamie. Także to jest faktycznie niesamowite, że organizm, który odczuwa ból, odczuwa ten ból przewlekły, zupełnie inaczej odbiera kanabinoidy. Stąd też przy niektórych chorobach jest teoria niedoboru endokanabinoidów, tego, że po prostu tych naszych endokanabinoidów jest za mało w naszym organizmie i to jest przyczyną bólu. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, potrzebujemy jeszcze kilkunastu lat, żeby powiedzieć cokolwiek dokładniej. Na razie są to tylko hipotezy, teorie, ale jest też teoria, że fibromialgia jest właśnie związana z, czy fibromialgia, czy migrena, z niedoborem endokanabinoidów, co mogłoby tłumaczyć skuteczność właśnie marihuany medycznej w tych jednostkach chorobowych. Ale na pewno jest to pole do przyszłych badań. Pojawiło się jeszcze pytanie, właściwie rzutem na taśmę, bo mamy już godzinę 19, ale myślę, że możemy jeszcze poświęcić chwilę na odpowiedź. Tutaj pada pytanie o jaskrę, jeżeli chodzi o oczywiście objawy fibromialgii, ten kontekst, czyli ogromne bóle głowy i oczu, przy tym zaburzenia widzenia, suchość oczu, uczucie ciała obcego w oku. Okej, w fibromialgii faktycznie zdarza się tak, że jest zaburzony układ wegetatywny i może dochodzić do suchości śluzówek,
nadpotliwości, czy braku potliwości, zaburzonej termoregulacji. Natomiast stricte nie ma związku między jaskrą a fibromialgią. Tak? Znaczy, oczywiście, jeżeli mamy takie objawy, to trzeba wykluczyć wszelkie kwestie okulistyczne. Tak? Natomiast no, bezpośredniego związku między fibromialgią a jaskrą nie ma. Aczkolwiek no, niektóre objawy mogą być czasami podobne. Problem z fibromialgią jest taki, że fibromialgia udaje wiele różnych chorób. Tak? Objaw fibromialgii jest naprawdę bardzo dużo i to nie jest tylko bezsenność, zmęczenie, to mogą być bóle głowy, drgawki, to może być niewyraźne widzenie, to może być dzwonienie w uszach, to mogą być jakieś mrowienia, drętwienia, uczucie braku tchu, częstomocz, bóle jelit, zespolite drażliwego, utrata apetytu, zgaga, nudności, spędzenia, dermografizm, objaw Raynaud. Także tych objawów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak? I no, fibromialgia udaje wiele różnych chorób. Jak mam jakiekolwiek wątpliwości, ja zawsze proszę tutaj kolegów okulistów, którzy pracują piętro wyżej, zbadajcie, sprawdźcie. Też może być tak, że zwalamy wszystko na fibromialgię. Nie, tak jak wspominałem na początku, pacjent może mieć kilka chorób. Pacjent z fibromialgią może mieć też rwę kulszową i wtedy może wymagać innych leków przeciwbólowych, na przykład tramadolu na rwę kulszową, tak? Który jest skuteczny. Czy tramadolu połączonego na przykład z niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym. W fibromialgii tych leków nie stosujemy, ale jeżeli pacjent z fibromialgią ma rwę kulszową, te leki powinien dostać. Tak? Pacjent z fibromialgią i z objawami ze strony przewodu pokarmowego z zespołem jelita drażliwego może mieć też na przykład uchyłkowatość jelita grubego. Tak? Jeżeli mamy wątpliwości, trzeba zlecić kolonoskopię. Także niestety pacjent może mieć więcej niż jedną chorobę. I nie może być tak, że lekarz wszystkie objawy zwala na fibromialgię. Trzeba też pamiętać o tym, że cały czas jest diagnostyka różnicowa i pacjent, który ma zdiagnozowaną jedną chorobę, która może mieć wiele różnych objawów, może zachorować na inną chorobę lub mieć wcześniej nierozpoznaną inną chorobę i te objawy mogą się pokrywać. To Albert, bardzo dziękuję. Ten czas jak zwykle bardzo szybko leci, to już mamy godzinę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te kopalnie wiedzy, co dajesz jak zwykle. I oczywiście dziękujemy Mateusz za bardzo dobry prowadzący wywiad. I oczywiście dziękujemy Was wszystkich. Jak macie jakieś dalsze pytanie do Alberto, do nas, to oczywiście piszcie. Mamy całą kopalnię, naprawdę kopalną wiedzę na CECF TV. Tutaj jest bardzo, mamy bardzo duże plany i wizje, żeby to rosnąć, oczywiście edytować i żeby to naprawdę działało. Chcemy, żeby to było nasze Canaflix. To oczywiście już widzicie, mamy bardzo dużo, bardzo dobrego, oryginalnego kontentu. Będziemy też być taki w przyszłości taki information broker. To chcemy na tych różnych badań, na tych różnych konferencji, które Albert wspominał, żeby po prostu to cały czas rosło i żeby ta wiedza dotarła w jak najlepszym sposobem. Ale jak mówił. Dla mnie zależy, żeby też ta wiedza, która pojawia się na konferencjach medycznych, nie była hermetyczna, tak? Żeby to są często konferencje międzynarodowe, też często płatne albo w języku obcym. Także mi zależy, żeby też te informacje trafiały do jak najszerszego grona odbiorców i mam nadzieję, że chociaż jednej osobie miałem możliwość się pomóc. I oczywiście, i ta wiedza ma żyć, to jak myślicie, że ktoś z waszej gronu myślał, że ten webinar by był ciekawy dla nich,
albo różne bardzo inne. Bym chciał też wspominać, że jest niesamowity webinar na temat migreny, gdzie Albert i Anna była razem z pacjentem. I nie tylko, to tutaj jest mnóstwo kontentów na konferencjach i na webinarach. Będziemy wracać w styczniu w nową energię. Będziemy dużo edytować i poprawiać nasz content. Oczywiście szukamy ludzi do tego. To jak wierzycie w naszą misję i wizję, to zachęcamy też do kontaktu. No ogólnie, jak takie webinary, żeby był dobry podcast, czy typu dobre, taka krótka wiedza, takie najważniejsze momenty, to takie jest cel, żeby to było bardziej takie nie na żywo, ale coś coraz lepszego, to tutaj szukamy wsparcia od ludzi, ale do tej pory od całej drużyny CECF i naszych najbliższych kolegów, tak jak Albert, życzę wam wszystkich miłych świąt, spokojnych świąt i jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Albert. Jesteś chyba naszą największą gwiazdą. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Dobranoc.